Cześć ludzie, rzucamy się na kolejnego spawna. Tym razem jest to. Uwaga, bo jadę z pamięci. Spawn 4 z serii 12. Jak widzicie, wygląda jakby trochę lepiej od tego ostatniego dziada. Ma jakby trochę więcej akcesoriów, takich ledwo troszeczkę tylko bardziej sensownych. Także pudełko wciąż jest wielkie pionowo. Na szczęście już mniej tutaj. No ja takiej tam karteczce z razy. Zobaczmy, co my tu mamy. Znowu do wycięcia biografia, czy coś tam. Tutaj mamy, co się dzieje, zaraz zobaczmy. Tak, Gatling Gun się kręci. Nóż można schować w nodze. Przypiąć karabin do pleców. I karabiny w obu rękach. Oraz noga przyjmuje pistolet. Nalewamy numer telefonu. Stare logo McFarlane. Inne serie, tu mamy tak. Kiss, Psycho Circus, Dark Ages, Spawn, Movie Maniacs, inne figurki z tej serii, które wam pokażę tak, ponieważ mam za mało miejsca i mam to gdzieś. Cyborg 2, dosyć fajnie wygląda na zdjęciu, gdzie lecie. Bioanimated Spawn, The Hip, The Creech, Bottom Line jakiś. I Spawn 4 oczywiście. To było na tyle, w takim razie otwieramy go i zobaczymy, co to za dziadostwo. I już jest wyjęte z pudełka, a przy okazji chciałem wam przypomnieć, że możecie, tam na dole macie taki link do mojego fanpage'u na Facebooku. Polubcie go, jak na razie jest prowadzony głównie po angielsku i dotyczy customów, ale im więcej pojawi się osób z YouTube'a, tym bardziej będzie po polsku i z aktualizacjami dotyczącymi konta na YouTube teraz. No, a tymczasem wróćmy do figurki, tu macie, jak widzicie, tonę broni. Jeszcze był taki papierek, zaraz zobaczymy, czy to jest spis figurek, czy jakiś plakat. Jest tak pogięty, że na ścianie tego nie ma jak powiesić. Inne serie rzeczy. Monsters, Spawn, Kiss. Nic ciekawego. Takie tam pierdółki. To w takim razie jakoś to zwinę. Dobra, może być tak. Rzućmy to na bok. Nie wiem, najpierw może rzućmy okiem na broń. Tu jest jakiś kompletnie fantazyjny gnat z lat 90. oczywiście. Kto by myślał te kretynizmy, to jest po prostu dziwne. Nic się nie rusza, jest okropny. Ten jest jeszcze gorszy, ma jakiś bagnet, tu ma coś tam, co się powinno ruszać. To jest, nie wiem, czy celownik, czy jakaś rakieta. Chyba celownik. Dziadostwo. To jest po prostu kosmicznie głupie. to się tak trzyma. No, to jeszcze gorzej. Tu się coś powinno zaraz dziać, jak coś tam, bo jak widzicie, to się rusza. Ale jak? To się też tutaj rusza, to. Nie wiem, czy... co mówi pudełko? Poczekajcie chwilę. Pudełko mówi, że chyba jednak to tutaj, ale to. Czekajcie. To trzeba w którąś stronę nakręcić. Jeszcze chwilę, bo już jest trudniej. W tę stronę? Nie. Zaraz to zrobię, spokojnie. Zapraszcie sobie kawę, zróbcie kanapkę. Jeszcze chwilę. Chyba, że zaraz wybuchnie. No, dobra, wiecie co, chrzanie, to nie będę tego dalej robił. Jak widzicie, to się może odkręcić. To powinno się, teoretycznie to się powinno zalokować i tym puścić, ale to jest tak głupie, że nie będę nawet próbował. Tu mamy dwie ostatnie rzeczy, które na szczęście wyglądają już jakoś takoś po ludzku. Jest pistolet, który gdyby nie to debilstwo na samym szczycie, na końcu byłby nawet fajny. Choć to tam też się da przeżyć. Okej, pistolet jest spoko. Nóż jest... moim zdaniem niepotrzebnie rękojeść, jest taka krzywa. Sam nóż, okej, dla Rambo byłby niezły. Gdyby ta rękojeść naprawdę tylko była prosta. No, jak widzicie, tu jest nawet pomalowany.
Z drugiej strony już nie, bo się nikomu nie chciało, no ale to tyle. Mamy jeszcze szalik. Coś podobnego do tego, co miał raz Jelu u siebie. Dobra, tak, jakby ktoś pytał, sama figurka ma, jest w skali 6 cali, to jest akurat aż dziwne. Zdecydowanie widać, że jest nowszy od tamtego ostatniego dziadostwa, które robiliśmy, widzieliśmy. Zatem tak. Tak. Dobra, na pewno szczegółów ma o wiele więcej niż tamten. No, tamten był prawie cały płaski, a ten jest o wiele fajniejszy, jak widzicie. Sam kostium ma dużo szczegółów. Wygląda teraz jak jakiś, powiedzmy, pseudo-kevlar czy inna kamizelka kuloodporna. Dobrze to widać na nogach. To jest fajne, szczególnie tutaj jeszcze te paski na bucie. A na drugiej nodze oczywiście niczego nie ma, ponieważ jest to takie, co zawsze mnie bawiło przy spawnie. To oczywiście odkąd to nosił. No cóż. Tu ma oczywiście wiele dziadostwa, które jest na nim wyrzeźbione. Nie jest doklejone, także tego się nie zdejmie. Przynajmniej w większości wygląda na to, że nie. Głowa nie ma żadnych szczegółów, ta maska jest namalowana. Tak, zakres ruchu. Głową da się tylko zakręcić. Ręka idzie do góry. Ups, coś się stało. A, trochę chyba to się oderwało. Dobra, na zewnątrz, nawet nieźle. Tu się kręci, tu, w bicepsie. Tego się nie spodziewałem akurat. Można ją zgiąć w łokciu. I chyba zakręcić, tak, i zakręcić dłoń. Tak, nawet nieźle. Jakby kogoś korciło, zawsze można zdjąć tę część ręki, nawet bez dłoni. Jest dosyć fajna, ta druga szczególnie. Dać do jakiejś średniowiecznej figurki, czy do czegoś. Tak, tak, tak. Jak na rzeźbę, jest nawet niezła, ale choć to z reguły było coś, po czym McFarlane był poznawany kiedyś tam, zanim zszedł na psy i Neka zajął jego miejsce. No, ale tak, tu mamy łańcuchy, prawdziwe oczywiście dwa. Tu jest jakaś śmieszna czaszka, tu są granaty na jajcach, tu są inne granaty. A tu są jeszcze inne granaty, tu są znowu czaszki, amunicja. Ach, Boże, przerost formy nad treścią, Boga kocham, to jest ogromne. Po co ja to w ogóle kupiłem? Tylko żeby się tak, w pasie się obracamy. Biodra na V. I już nic więcej. Nie ma zginania w nogach, a szkoda. Gdyby to ten kretynizm był stąd nad kolanem, kolano było niżej. I gdyby się zginało, but byłby naprawdę ciekawy do jakiejś innej figurki. Nawet po odcięciu tych kolców można dać, szczególnie wtedy. Tylko żeby się tak, druga noga to samo. I nic więcej znów. Za to. Tego by się można było pozbyć. To jest akurat doklejone, można to oderwać. Te paski. Odciąć nogę, nakleić na kij i macie jakąś ciekawą wariację na temat Morgensterna. Także też spoko. Ale dobra, zobaczmy inne te pierdółki, co my tu mamy. To się da założyć tu. Nawet fajne. Muszę zobaczyć, czy to nie będzie wyglądało dobrze na jakiejś innej figurce. To może sobie zostawię i użyję gdzieś tam na odwrót. Raczej nie, to się wsadza jednak w ten sposób. Dosyć fajne. Szkoda, że podobny szalik jak miałem u Dario Hayabusy od Nike z Ninjaka 1, niestety się go pozbyłem. Szkoda, mogę go trzymać. Najpierw spróbujmy go jakoś postawić. On jest chyba taki w kroku. Dobra, weźmiemy tak, nóż. Czy nóż się zmieści do ręki? No, w miarę, nie za bardzo, ale... A, okej, teraz nawet niewiele lata. Dobra, tak, do drugiej. Nawet spróbujmy od dołu. Ops, na odwrót. Tak, nie. Zdecydowanie nie. No, chodź do tej. Jednak mimo wszystko ten uchwyt krzywy jest idiotyczny. Teraz trzeba się zastanowić, w którą to się stronę tu wkłada. Ponieważ w żadną nie jest krzywe tak naprawdę. Ale chyba tu. Nie będę go wciskał za daleko. Dalej nie wejdzie. Pistolet. Czy do tej ręki wejdzie? Spokojnie. Zaraz. Dam sobie radę. Wszedł. Palec może złapać za niewidoczny spust, nawet gdyby to tam... Tak, ale niestety strzela trochę na dół. Drugi. No, puszczaj to. Tu się nic nie rusza, jakby ktoś przy okazji pytał. Druga ręka. Bez problemu, ale za to nie łapie za spust.
Wiecie co, trochę ciężki ten spawn jest, dlatego mi tak ciągle upada. Coś powinno gdzieś tutaj przyczepić. A! Jeszcze chwilę. Tu jest bolec, jest dziura. Okej, okay, ale to zawadzi się, urwie się. Nie jest to zbyt bezpieczne. No choć zawsze fajnie, że można to wszystko przymocować, szczególnie, że to jest tak na dotyk jak w Halo i figurkach z serii Halo. Teraz weźmy może to coś. Przy okazji... Ups, przepraszam. Aha, tylko Gatling się może przymocować do jego pleców? A, zaraz zobaczymy. Dobra, to do tej ręki może? Choć wiecie co? Nie, do tej nie za bardzo cel pasuje. Damy mu to tak. Tu. Założymy spust. Tak, i to jest takie na odwal się oczywiście. Także nikogo tym nie zastrzeli. Nikogo tym nie zastrzeli, nawet by chciał. Ach, Boże. Żal. To coś. Nawet nie wiem, jak to się łapie. Za ten bagnet może. To przypuszczam, że powinno być tak. I że tu jest niby do oparcia. Można mu dać... O, pod oko! Proszę was, cacuszko. Tak. To dziadostwo. Wiecie co, jeszcze na chwilę. Właściwie powinienem to... jeszcze sobie sprawdzę. Tu jest dziura na plecach. Ta. Bagnetem. To no to chyba też tylko tak się da. Mam nadzieję, że to nie o to chodziło. Choć wiecie co? Obawiam się, że może i o to. Dobra, nieważne. To. Chciałem sprawdzić, czy da się to w dwie ręce wciąć. Jednocześnie oczywiście. No tak, to jest po prostu spawn typowy. Nie sięgnie. Ale wyobraźcie sobie, że sięga. O tak. No puść to łajza. Albo za to od razu złapać. Tak, i to po pachy. Dobra, jak to było? To... Co... tak i teraz tutaj. Wydaje mi się, że to chyba tak. No. Ewentualnie na odwrót. To jest... To są czasy, w których to by mnie nie zaskoczyło. Dobra, tak, 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 tak. Tak, tak. O. I to jest cały spawn 4. No stój tu, łajzo. Jak widzicie, nie umie stać. Jest totalnie kretyński. Chyba, żeby go przymocować. Znaczy, wiecie co, jest tak przesadzony, że w pewnym sensie można go uznać za fajnego. No ale to jest esencja lat 90. Tak się wtedy robiło postacie, tak się wtedy robiło komiksy. Więc nie ma co się tak naprawdę czepiać, to nie jest jego wina. Tylko wina tego okresu. W każdym razie nie polecam. Chyba, że ktoś lubi te retro figurki i bardzo chce go mieć. No cóż, zawsze można wykorzystać te łańcuchy. Tak jak mówiłem, to na jakąś broń. To naprawdę było dosyć fajne. Dam się pal. Te ochraniacze. Ups, te ochraniacze. Głowę od biedy można też odciąć sobie. Nie jest, głowa jest naprawdę całkiem fajna. Jak na zamaskowanego kogoś, kto ma takie fajne szczegóły na masce. Szczególnie, że to jest tylko namalowane, więc nie trzeba by było za bardzo z tym mieszać. Głowę można użyć na rynku wtórnym. To jest ok, bez problemu. To jest dosyć fajne, to na szyję. Pistolet, nóż do użycia, reszta do wyrzucenia moim zdaniem. Ewentualnie ktoś chce sobie poodrywać, na przykład te granaty spróbować czy coś, ale... Ach, to tyle. Ja tego nie polecam. Jak wam się podoba, proszę bardzo. I tymczasem żegnam się. Na razie.